W Bolesławcu ciągle trwa boom budowlany dotyczący budownictwa wielorodzinnego. Poza deweloperami swoją ofertę w tym względzie ma również Bolesławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W tym roku rozpocznie inwestycję budowlaną w jednej z najpiękniejszych lokalizacji w mieście. Jesteśmy na działce przy ulicy Zwycięstwa 9. Kiedyś stała tutaj przychodnia zdrowia, w tej chwili TBS rozpoczyna inwestycję, w ramach której wybuduje 2 budynki mieszkalne, łącznie 44 mieszkania plus miejsca parkingowe naziemne. Będą to mieszkania przeznaczone dla chętnych z terenu Bolesławca i spoza Bolesławca. Budynki będą powstawały na zasadach, które obowiązują wszystkie funkcjonujące w kraju Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Podstawowy warunek polega na tym, że to przyszli ich mieszkańcy muszą uczestniczyć finansowo w ich budowie. Finansowanie tego przedsięwzięcia będzie pochodziło z kilku źródeł. Ze środków własnych spółki, z pieniędzy pochodzących, przekazanych przez Gminę Miejską Bolesławiec, a pochodzących z Funduszu Dopłat oraz przy udziale przyszłych najemców, którzy będą chętni, będą wpłacali partycypację. Na dziś ta partycypacja wynosi poniżej 30% wartości wybudowania metra kwadratowego i wynosi 2000 zł. Mieszkania TBS-owskie to mieszkania, które będą wynajmowane przez partycypujące w budowie osoby. Istnieje jednak ścieżka dojścia do wykupu ich na własność, ale dopiero po 15 latach od rozpoczęcia najmu. Istotne jest to, że TBS buduje mieszkania w standardzie pod klucz. Wystarczy więc wstawić meble i zamieszkać. A do wyboru będzie szeroka gama mieszkań i pod względem ich metrażu i liczby pokoi. W zaprojektowanych budynkach mamy mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Najmniejsze mieszkania mają około 30 m kwadratowych. Mieszkania dwupokojowe mają od 44 m do 60 m kwadratowych. Oraz mieszkania trzypokojowe mają 72 m kwadratowe. Wszystkie mieszkania są z balkonem i wszystkie mieszkania są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Oba budynki będą wyposażone w windę. Osoby zainteresowane tą propozycją Bolesławskiego TBS-u mogą od poniedziałku 23 stycznia zgłaszać się do jego siedziby przy ulicy Chrobrego 3. Tam uzyskają dokładne informacje na temat zasad uczestnictwa w tym projekcie i będą mogły złożyć deklarację przystąpienia do niego. Wnioski będą przyjmowane do końca lutego. W marcu komisja mieszkaniowa zbierze się celem rozpatrzenia tychże wniosków i przydzielenia już konkretnych mieszkań. Zamierzamy rozpocząć prace budowlane wiosną tego roku. W tej chwili mamy ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy do budowy tychże budynków. Planuje się zakończenie budowy obu domów najpóźniej w czwartym kwartale 2024 roku. Niewysokie budynki wkomponują się w istniejącą tutaj zabudowę. Poza mieszkaniami każdy wynajmujący będzie posiadał na parterze komórkę lokatorską. Przy budynkach będą 52 miejsca parkingowe, czyli o 8 więcej niż mieszkań. Teren wokół będzie też zagospodarowany pod względem wypoczynkowym i nie będzie ogrodzony.